gospodarze gościnnie na stadionach. Gdy w Sosnowcu trwają porządki po spotkaniu w Lidze Europy, podczas której Raków Częstochowa zmierzył się z drużyną z Lizbony, na stadionie śląskim trwają przygotowania do ważnego dla fanów ruchu meczu. To będzie pierwsze spotkanie piłkarzy z Chorzowa na obiekcie, który stanie się ich nowym domem. Łukasz Kądziołka. Wczoraj wielkie emocje podczas kolejnego meczu Rakowa Częstochowa, a dzisiaj już stadion w Sosnowcu jest pusty. Medalikom nie udało się pokonać Sportingu Lizbona. Mimo że gospodarze grali w przewadze przez prawie cały mecz, skończyło się na remisie. Niektórzy są zdania, że piłkarzy pokonał stan murawy, który pozostawiał wiele do życzenia. Ma na pewno wpływ na jakość meczu, po prostu na to, co oglądamy jako widzowie, na to, jak gra się piłkarzom, jak efektowne akcje, ewentualnie nieefektowne w tym przypadku można stworzyć. Po prostu na lepszej murawie piłka jest ładniejsza. Dzisiaj trwa sprzątanie po czwartkowym meczu, ale jednocześnie już przygotowania do kolejnych, które na tym obiekcie rozegra Zagłębie Sosnowiec. Najpierw mecz ligowy z Tyskim GKS-em, a później Puchar Polski z Górnikiem Zabrze. Stadion Zagłębiowskiego Parku Sportowego jest intensywnie wykorzystywany. To jest młoda murawa. Ona potrzebuje czasu, żeby się zakorzenić. To jest projekt murawy wysianej, nie murawy z rolki. Dużo jest obciążona i ona po prostu, jak to młoda murawa, nie wytrzymała dużego obciążenia. Stadion Śląski zapewnia, że obciążenie wytrzyma murawa przygotowana na rozgrywki ekstraklasy. Jutro po raz pierwszy wejdą tędy piłkarze ruchu Chorzów. Po tym intensywnym okresie koncertowym była całkowicie zniszczona, musieliśmy ją położyć na nowo. Jak widać, murawa już jest, także jest gotowa, czeka na przyjęcie piłkarzy. Bramek jeszcze nie ma, ale na pierwszy mecz będą gotowe. Ruch po 11 kolejkach zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli z 7 punktami na koncie. Klub liczy na to, że w końcu zaczną padać zwycięskie gole. Magia kotła czarownic zadziała i zaczniemy lepiej punktować. Wsparcie kibiców będzie większe niż do tej pory. Teraz tych ograniczeń właściwie tutaj nie mamy. Stąd też frekwencja, która już wynosi 25 tysięcy i cały czas rośnie. Więc spore wydarzenie, doświadczenie dla naszych zawodników, ale też oni muszą zachować chłodną głowę. Będzie im łatwiej niż piłkarzom Śląska Wrocław, bo na razie sektor gości na Stadionie Śląskim nie jest jeszcze gotowy. Więc doping może działać na korzyść gospodarzy. Jeśli na tym obiekcie i pod okiem legendy ruchu się nie uda, to już chyba nic drużynie z Chorzowa nie pomoże.